Cześć wszystkim, to znowu Płynie 7, dalszy ciąg Arkaną, przypowieść o maszynach i magii. Okej, okay. Nie znajduję się w miejscu, w którym obiecałem, że będę. Zarazem za to przełęcz Gorgota. Poszukałem na necie, okazuje się, że jednak nikt nie posiada dokładnych informacji o tym miejscu. Trzeba je znaleźć ręcznie, co jest bardzo trudne. Nie trzeba niemalże na dokładnych lokalizacjach stanąć, żeby odkryć go. Jak już się je zna, to jest wykonalne. Okej, okay, dobra. Odwiedźmy to miejsce. Znajdziemy ołtarz i przy okazji przejdziemy przez te góry kamienne. No i zdobędziemy też trochę XP, jak widać. Ta spora siła plus ten toporek, którego używamy, znacznie ułatwiają sprawę. Proszę was, nie niszczyć na niego broni. Proszę, proszę. Tak lepiej. Dobra, ona wróci. Zaraz. Naprawdę sporo małpek tu jest. Fajnie. No będziemy trochę doświadczenia. Okej, jakiś człowiek szlachcic. Buława dobrej jakości, metalowe buty, wnieciona tarcza. Tego... jakaś niezidentyfikowana zbroja. Okej. Okay. Całego tego technologicznego krapu nie potrzebuję. Wiecie co, rzucę na siebie tarczę, bo chyba jeszcze parę małpek przyjdzie nam tu obezwładnić. Jest miejsce. Tylko trzeba je znaleźć. Dobra. Przy okazji, jak zejdziemy do Tarantu, to... ciach. To będziemy musieli trochę poidentyfikować tych rzeczy. Jakieś kugary. No, naprawdę. Spora różnorodność życia. I przełączy. Okej, okay, mapa świata jest niedostępna. Nie rozumiem, dlaczego gra czasami to robi. Chciałbym tylko przejrzeć mapę lokalizacji, a nie mogę. Okej. Okay. Tego pana podziękujemy. Aha. Oczywiście nie mogę poczekać. Okej, z jakiegoś powodu straciłem punkt wytrzymałości. Dobra, może użyję na siebie jednego z tych pobudzaczy. Tak lepiej. Geoda. Okej, znaleźliśmy ołtarz. Fajnie. A na razie z niego nie skorzystamy. O, za poziom, fajnie. Czy ktoś walczył? Bez broni? Nie, nie, zdawało mi się. Okej, dobra, pakuję dalej w siłę. Mógłbym wymaksować trochę punkty. Więcej czarów się nauczyć, żeby zdobyć trochę więcej punktów magii, ale... ale nie. Widać, walka wręcz jest również bardzo skuteczna. W sumie mógłbym jednak troszkę poświęcić jeszcze uwagi na magię, ponieważ mam tylko 80% mocy magicznej, więc ten topór mógłby jeszcze zadać troszkę większe obrażenia. Więc ostatnim razem chyba czegoś nauczymy się jakichś dodatkowych czarów. Jeszcze zobaczę czego. Z pewnością nie teleportu. Teraz to już nam się nie przyda. Może jakieś...
Może jakieś siły ziemi, czy czegoś ten deseń. Są ciekawe zaklęcia. Okej, dobra, przeszliśmy. Przełęcz Gorgota. I teraz... idziemy do Tarantu. I prosto do Kree. A ponieważ mamy trochę czasu, którym nie będziemy robić nic poza biadoleniem, to postanowiłem, że poczytam wam trochę podręcznika do Arkanum. Instrukcja użytkownika, tak? Jeżeli tak to mogę nazwać. Tak. Kiedyś wspomniałem o tym, ale dało mi się znaleźć w jednej z warszawskich księgarni oryginalną pudełkową wersję Arkanum. Więc ją kupiłem, bardzo mi się spodobała. I no i cóż, ma tutaj oryginalny podręcznik użytkownika. I pierwszy rozdział jest całkiem fajny. Właśnie opisuje doświadczenia, które pozwalają zaobserwować, jak magia i technologia współpracują razem. Więc ponieważ nie mam tak nic ciekawszego do roboty ze ściganiem łupieżców, to wam poczytam. Dobra. Nasze dotychczasowe eksperymenty... Okej, a może najpierw wcześniej. Principia Technologica, czyli zbiór wykładów Sir Harrisona Guffincourta. Praktyczne objaśnienie praw nauki. Rozdział 4. O odwiecznej walce sił naturalnych z nadnaturalnymi. Nasze dotychczasowe eksperymenty służyły zailustrowaniu prawa naturalnego. Celem ćwiczeń pisanych w tym rozdziale jest ukazanie fundamentalnej sprzeczności pomiędzy prawem naturalnym a jego nemezis, prawem nadnaturalnym. Prawo nadnaturalne reprezentuje wiele prostych urządzeń technicznych, natomiast prawo nadnaturalne równie proste urządzenia magiczne. Okej, niedługo będziemy. I jak wszystkie podstawowe przedstawione w książce eksperymenty, ćwiczenia te zostały wybrane ze względu na ich przystępność i łatwość wykonania, dlatego można je polecić studentom na każdym etapie kształcenia. Okej, w tym momencie nawet nie patrzę, jak oni walczą. Doświadczenie pierwsze, równie pochyła. Przypuszczam, że pamiętacie, jak ostatnie zajęcia, których poznaliśmy równie pochyłą i możliwości zastosowania. Ta prosta maszyna ma za zadanie ułatwić... poruszanie się po Arkanum. Nie. Ma za zadanie ułatwić przenoszenie przedmiotu z miejsca na miejsce. Nawet przeciętny chłop wie, w jaki sposób używać tego urządzenia. Urządzenia. Zawsze łatwiej przesunąć ciężki ładunek w wózku po pochyłej rampie, niż przemieścić go po równym gruncie. Mają do zastosowania dwie reguły prawa naturalnego. Lecz w tym eksperymencie najbardziej interesuje nas współczynnik tarcia. Ale to za chwilę, ponieważ jesteśmy już prawie na miejscu. Wow, naprawdę sporo rzeczy się tu... Dawno nie przechodziliśmy tędy, skoro tyle rzeczy się tu namnożyło. Okej, dobra. Tarcza ochronna, ponieważ Kree jest niebezpiecznym miejscem. Tutaj żyją tacy bardzo smutni panowie, panie, nazywający się barbarzyńcami. I chyba nie lubią zbyt odwiedzających. Troszkę kopią. Ale w sumie nie jest to nic poważnego. Kto takim przykopał Virgil? Zdecydowanie. Okej. Okay. I gra znowu nie pozwala mi wyjść z trybu walki. Ale to nie problem. Okej. Okay. Tak lepiej. Mieli coś przy sobie? Mroczna zbroja barbarzyńców. Miecz dobrej jakości. Generalnie całkiem fajne uzbrojenie. Właśnie, może ktoś nie ma u mnie butów jeszcze, co? Ludzie, przyznajcie się. Tobie przydałyby się lepsze buty. Varamon. Ty tobie też. To pozabieram im te buty. Ty masz dobre buty? Też masz dobre buty. Ma też hełm dobrej jakości, zbroje barbarzyńców. Generalnie są całkiem dobrze wyekwipowani.
te mroczne zbroje barbarzyńców myślę, że mogłyby być nawet coś warte. Ale nie chce mi się tego zbierać. Tym bardziej, że na nic nie potrzebuję już złota. Virgil, ty masz dobre buty, masz dobre buty. Magnus, ty masz bardzo dobre buty. Raven, ty masz jakieś tam elfie buty. To sobie zatrzymaj je. Ty masz dobre buty. Varomon, trzymaj. I Jormund, ty masz już. Dobra, dzięki panowie. Dobra, chyba tędy. Okej, tutaj jest więcej bandytów. No, nawet całkiem dobrze im uniki wychodzą. Okej, ktoś nieźle oberwał. To chyba Raven była. Ciężki miecz. I tutaj pewnie znowu mroczne zbroje barbarzyńców, co? Nie, tutaj te upiorne zbroje mają. Fajnie było, jakby Voromon używał ciężkich mieczy. Albo ten miecz barbarzyńców, którym mu dałem. Nie wiem dlaczego, jedynie czego chcę używać to miecze jednoręczne. Zdecydowanie po tej wizycie będziemy musieli znowu pójść do kowala. Wiecie co, tego pana sobie zdezintegrujemy. A, nie widzę go. Szkoda. Hej, ty! Puff. Na tym filmiku widzieliśmy, przy rozmowie z nas rodzinem widzieliśmy, jak Aronax kogoś zdezintegrował. Bardzo fajne zaklęcie. Okej, dobra, ale wiecie co? Przyda mi się troszkę odświeżenia. Virgil, możesz zapodać mi kilka tych niebieskich potek? Okej, jak słyszeliście, coś do mnie przyszło. Ale to za chwilę. Dobra, nie chcę paść trupem. Znaczy... Nie chcę paść nieprzytomny przez walki. I dobra. To jest jeszcze jakiś człowiek bandyta? Ten ma jakąś ciekawą zbroję, co? Jakaś lepsza zbroja. Dobra. Czy tędy przejdziemy? Tak, przejdziemy. Okej, trochę nas wyciskają. No, dobra. Teraz przyda się pauza. Czy jak podejdę tutaj, czy się skupią na mnie? Wtedy mógłbym im zasadzić parę fireballów. O, Raven, Raven. Jesteś taka nieporadna w walce. Okej, skupili się na mnie, fajnie. No, zaraz zasadzę im parę czarów. Okej. O ile nie padnę ze zmęczenia. To również jest możliwością. Dobra. 120 punktów zdrowia, zatrucia i zmęczenia. To daje mi 70 punktów zmęczenia. Myślę, że użyję jednej z tych potek. O, ładnie wygląda. Spoko. Dobra. Zmęczenie 15. A ile kosztuje wstrząs? Chyba mniej. Zobaczę najpierw, jakie obrażenia zadaję. 33, ale uszkadza mi zbroje. A ich zbroje nie są zbyt wytrzymałe, więc... O, Raven, Raven. Dobra, Varomon jego wykończył. Ci panowie uciekają. Drogi. Widziałaś już wiele razy. Coś takiego zrobiłem. Dobra.
Coś jeszcze, panowie chętni do utraty życia? Chyba nie. Okej. Okay. W zasadzie bym jeszcze dwa firewall, to w ogóle bym porozwalał im te zbroje. Ale co oni tutaj mają? Trochę cenności. Pozbieram sobie. A, ty się ukrył jeszcze. Jedna bandytka. Co, na kijem we mnie nawalała? Serio? Ta, jakoś niezidentyfikowaną laską. Wezmę sobie. Tak z ciekawości. No i tutaj mamy chyba ołtarz. Tak? Złoty Bożek z Kree. To chyba nie jest ten ołtarz, o który mi chodzi. Ta, nie wiem po co ten Złoty Bożek z Kree, może jest to jakieś zadanie na to, nie wiem. Zostawię go tutaj, skoro nie potrzebuję. Dobra. Kto to był? Wielki Rogaty Boże, straszny, potężny Rogaty Boże, drżymy przed Tobą, Wielki Rogaty Boże, bólu, straszliwy Wielki Szakarze, gniewny, mściwy Wielki Szakarze, w ręku Twym kości i stalowe ostrze, Szakarze, Wielki Bogu Wściekłości, Wielki Mocarzu Szakarze, potężny, bezlitosny, cudowny Szakarze, daj mi swoje bojowe błogosławieństwo, Wielki Mocarzu Szakarze. Okej, okay. Tutaj kompletnie nie jest napisane, co powinniśmy mu dać, ale już się o to zatroszczyłem. Tylko gdzie ja to położyłem? Tak, to jest ten sztylet, który... O, właśnie ten, który dawno kiedyś tam przy czarnokorzeniu go upatrzyłem. Odejdźcie od ołtarza. I oto on. Pisze coś? Kości i stalowe ostrze. W ręku twym kości i stalowe ostrze. A to był kościsty sztylet. Więc to jest jedyne słowo, które wskazuje na to, co powinniśmy mu dać. I trochę takie niezbyt oczywiste. Moim zdaniem, więc... To byłoby trochę trudną zagadką. Ale dobra. Dobra. Daliśmy sobie z tym radę. To teraz jeszcze... Jeszcze jedno miejsce zostało nam z tego kręgu. Z kręgu złych. Tędy nie przejdziemy. Bo musimy przez całe miasto przejść. Okej. Jesteśmy już. Troszkę się oddalimy. I dobra. Teraz idziemy do starożytnej świątyni. Gdziekolwiek... O, jest starożytna świątynia tutaj. Dobra, czy to, że jeszcze pewnie jeden akapit zdążę przeczytać. Chociaż niewiele pewnie to będzie miał sensu. Stawiamy przedmiot na równi pochyłej. Na potrzeby eksperymentu wybraliśmy zwykły blok kamienny. Zauważcie, że gdy równia C jest nachylona pod dużym kątem, blok A samoistnie zaczyna się przesuwać wzdłuż równi. Nie trzeba przykładać do niego dodatkowej siły. Przypomnijcie sobie ładunek przemieszczany przez chłopa na rampie. Jeśli jest ona dostatecznie stroma, to nie musi w ogóle popychać wózka, który samoczynnie zjeżdża w dół. Panowie, szybciej to róbcie, bo... Dobra. Jednak blok A nie jedzie samoistnie po równi pochłej, jeżeli będzie ona nachylona pod zbyt małym kątem, gdyż napotka opór wzdłuż równi. Opór ten nazywamy współczynnikiem tarcia. I współczynnik tarcia jest mniejszy, tym mniejszy kąt nachylenia musi wykazać równia, aby blok zaczął się po niej zsuwać. No dobra. Następnym razem zacznę czytać od tej części, chociaż to już nie będzie pewnie w tym odcinku. Okej. Okay. Odłożę to gdzieś. No i dobra. Czy my tu w ogóle byliśmy? Chyba byliśmy. Mam tu mapę tego? Tak, mam tu mapę. To nie gdzie był ołtarz, tutaj. Okej. Okay. Przejdziemy się na miejsce.
Właśnie, co poprzedni mi dał? Pewnie bonusy do walki bądź uników. U siły i zręczności raczej nie. Ok, ścieżka nam się zablokowała. Dobra, przejdę ręcznie. Dobra. Nie wiem, czy to już czytałem. Płynie jak cień nad powierzchnią ziemi, mroczne oczy oglądają, mroczne ręce czekają. Opra stary Morandialu, Boże nadchodzących cień wylewasz niczym inka, usta nasz świat skąpany w słońcu. Czarny diament nieskalany jak twa dusza, niezgłębiony, mroczne oczy oglądają, mroczne ręce czekają. Okej, okay, też jest całkiem proste. Mamy sporo czarnych diamentów, raczej Magnus ma. Więc do dzieła. Okej, okay. W ten sposób ukończyliśmy krąg zła. Co nam pewnie cofnęło jakieś te... O, atak zaskoczenia dostaliśmy. Ciekawe. Spoko. Ukrywanie pułapek, łucznictwo, dobra, nieważne. Ta targowanie nam zniknęło. Ale niektóre rzeczy nam pozostawały. Okej, okay, dobra. To tyle w tym odcinku. W następnym odcinku, mam nadzieję, ukończymy cały krąg równowagi. Poczytamy sobie troszkę dalej. No i cóż, jak już skończymy te wszystkie kręgi, w końcu zabierzemy się za Wendigrod. Więc to na razie tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!